Bójcie się. Nie widzieliście jeszcze naszej kociej rodzinki. To jest Rubio, Bimba i kocia dupa. Kocia dupa! Jadłyby i jadły tylko. Dobra, my jedziemy w poszukiwaniu małp na Gibraltar. Dzisiaj jest dzień pierwszych razów. Pierwszy raz jest zachmurzenie na słońcu. Pierwszy raz jedziemy na wycieczkę do Gibraltaru. Na Gibraltar? Tego słowa się nie da wymówić. Gibra. Ja wyczytałem w internecie, że miejscowi mówią na to po prostu Gib. Po raz pierwszy nie jestem kierowcą. Masz to auto chyba? Masz. Ma elektryczny hamulec. Ten. A nie ma. Dojechaliśmy do przejścia granicznego. Jesteśmy w okolicach Afryki. Musimy małpy zobaczyć. To jest misja na dzisiaj. Czyli ja chcę przede wszystkim piątkę z jakąś małpą przybić. Zobaczyć to małe. To jest misja na dzisiaj. Piątka z małpą. Tak. Dawno już nie przekraczaliśmy żadnego przejścia granicznego, na którym ktoś coś sprawdzał. Udało nam się prześliznąć przez granicę. A ja jestem poszukiwany w 20 krajach. Najwidoczniej nie na Gibraltarze. Po przekroczeniu granicy, gdzie sprawdzanie dokumentów jest tylko i wyłącznie formalnością, czeka na nas pierwsza ciekawostka tego miejsca, a mianowicie musimy przeciąć na wskroś pas lotniska, które jest w stałym użytkowaniu dość rzadko. To jest okazja do zrobienia czegoś takiego, ale samochody tam kursują non-stop, ludzie non-stop chodzą po tym lotnisku i z tego co wykminiliśmy, najprawdopodobniej lądują tam tylko i wyłącznie samoloty z Wielkiej Brytanii, gdyż Gib jest kolonią wyspiarską. Kolejna ciekawostka jest taka, że większość tego miejsca zajmuje gigantyczna pionowa skała. Jest to wizytówka tego miejsca, można powiedzieć. Skała ma wysokość około 500 metrów. Całe miasto, cała urbanizacja jest ulokowana wokół tejże skały. Zapomniałem włączyć nagrywanie, więc muszę powiedzieć dokładnie to, co powiedziałem. Udało nam się dojechać na Gibraltar i zaparkować, co wcale nie było takie proste. Większość tego miasta zajmuje skała, na którą chcemy wejść, bo tam są małpy. Łasica powie coś śmiesznego, cia. Powiedziała, że spytałem, czy będzie się bratać z małpami. Ona powiedziała, nie, będziemy się siostrzyć. To było całkiem śmieszne. Dobra, szukamy tego szlaku, tak? Tak jest. Nie? Co to się stało z twoimi spodenkami? No, zużyły się. One mają długą historię, bo kupiłam je jakieś 20 lat temu. Są z takiej fajnej polskiej firmy, która już chyba nie istnieje, Americanos, i darzę je wielkim uczuciem. No i po prostu nieopatrznie wzięłam tylko te jedne na naszą wycieczkę do Hiszpanii. No i co? No i się przetarły. No, już są przejrzyste, można przez nie patrzeć na świat. No. Teraz mogę pociągnąć? No nie bardzo! Co tam masz? Figa! Figa z makiem? Figa! Patrzcie, patrz na to. Pyszności. No tak, zaparkowaliśmy po drugiej stronie od starego miasta, gdzież znajdują się wszystkie wejścia na tąże skałę, na którą chcieliśmy dotrzeć, także musieliśmy wsiąść w samochód i objechać ją znowu dookoła, co zajęło nam około 20 minut. Przedzieraliśmy się przez bardzo ciekawy, taki stary tunel, wykuty jeszcze za czasów wojny, nie wiem, której, pierwszej czy drugiej. Generalnie cała skała jest podziurawiona różnego rodzaju tunelami, które były wykorzystywane do celów militarnych. Było to dość ciekawa przejażdżka i myślałem, że nie będzie problemu, żeby zaparkować w tym miasteczku, a problem był ogromny. Słuchajcie, cała starówka jest przepiękna, jest super klimatyczna i nie ma zupełnie żadnych miejsc parkingowych dla przyjezdnych. Wszędzie są znaki, że tylko i wyłącznie dla rezydentów tego miejsca. Na szczęście po jakichś 20-30 minutach jeżdżenia i szukania jakiegokolwiek miejsca znaleźliśmy parking, za który, co ciekawe, nie musieliśmy płacić, bo wszystkie bramki były pootwierane. Porzuciliśmy tam samochód i poszliśmy z buta. Największą ciekawostką odnośnie Gibu jest to, że jest to kolonia brytyjska, więc wszystkie tutaj napisy są po angielsku. Angielskie rejestracje, angielscy ludzie, słychać tutaj naokoło angielski. Budki, popatrz. Tak, jest to ten. Angielskie budki nawet mają.
Ale ruch jest nie angielski drugi. Nie jest, jest prawostronny. Jest prawostronny. Tak, w Hiszpanii. Podobno w 2000 którymś robili tutaj referendum, czy chcą być Hiszpanią. I tutaj ludzie definitywnie powiedzieli, że nie chcą, więc zostało to kolonią angielską. Mają tutaj bardzo dziwne gołębie. Wielkie i śpierdalające hamburgery. Na tą skałę wchodzi się przez właśnie stare miasto, takimi stromymi, starymi schodami, gdzie dochodzimy do bramki, gdzie oczywiście kasują bileciki. 14 funtów, gdyż płacimy tam w tym miejscu w funtach, jak to w Anglii, kosztuje wejście na tą skałę i zwiedzanie wszystkich turystycznych atrakcji. Im wyżej wchodziliśmy po tych schodach, tym lepiej była uwidoczniona ta cała zatoka i zdecydowanie było widać, że to jest strategiczny punkt dla handlu, gdyż było tam bardzo dużo statków towarowych. Zauważyliśmy też dwie jednostki wojskowe, także jest to też punkt militarny. Nic dziwnego, że Anglia nie chciała oddać Gibraltaru w ręce Hiszpanów. To jest instrukcja obsługi i obchodzenia się z małpami. A to jest ten COVID dystans. Ale w ogóle co, że nie można w ogóle się COVID dystans? Co za... Mieliśmy ogromnego, ogromnego farta z pogodą. Jak wyjeżdżaliśmy, mówiłem wam, że jest pierwszy dzień, kiedy jest zachmurzenie na niebie. I to było bardzo, bardzo pozytywne, gdyż ta wycieczka okazała się zdecydowanie dużo bardziej wymagająca niż nam się wydawało. Musieliśmy zrobić w opór kilometrów pod górę i gdyby było 40 czy 36 stopni, tak jak tu jest zazwyczaj, to byśmy po prostu wyzionęli ducha. Cała skała, widać było, że to było strategiczne miejsce militarne, gdyż wszędzie, absolutnie wszędzie były fortyfikacje obronne i to za czasów II i I wojny i chyba jeszcze z wcześniej, bo jakieś mini zameczki tam stały. Dodatkowo ta skała wyglądała jak fabryka chmur. Nie wiem, jakie tam zjawisko meteorologiczne zachodziło. Bimba, przyszłaś się przywitać. Nie wiem, jakie tam zjawisko meteorologiczne zachodziło, że te chmury tam się tworzyły nieprzerwanie przez cały czas. Może ktoś z was się na tym zna, to napiszcie w komentarzach. Ale było to plus i minus. Plusem było to, że nie zginęliśmy od słońca, a minusem było to, że niestety nie widzieliśmy tych wszystkich wspaniałych widoków z pocztówek. Ale szczerze powiedziawszy, wolałem nie zostać kawałkiem bekonu usmażonego, niż oglądać piękne widoczki, więc tak jak jeszcze raz to podkreśliliśmy, mieliśmy farta. Ty niewdzięcznico, karmię cię, po prostu daję ci dach nad głową, a ty przez chwilkę nie możesz posiedzieć u mnie na kolanach, tak? Masz się do jutra wyprowadzić. Nie lubię tego kota. Uwaga, znaleźliśmy drogę na skróty, która wygląda w ten sposób. Rewelacja! Rewelacyjnie wygląda. Mam nadzieję, że tutaj pójdę, więc trzeba będzie z nią walczyć jakoś. Właśnie. Słuchajcie, żeby się przesunęła. Patrz, kolejna idzie. Ej, zaczynam się bać. Czuję się osaczona. Porządek wprowadzić. Ale minę ma groźną. No dokładnie, w ogóle ja uważam, że język jej nie wyrwa. Generalnie mamy teraz zagwozdkę, bo musimy iść tam, a tam siedzą gang małpi. Gang małpi. I nie wiem, czy nas wpuszczą. Panie małpo, możemy przejść? Na szczęście pojawili się w tym momencie mężni Czesi, którzy utorowali nam drogę przez małpy bez kitu, naoglądawszy się tych wszystkich znaków ostrzegawczych i jeszcze po drodze spotkaliśmy trzy panny, które powiedziały, że były pogryzione przez te małpy, no to strach było blisko nich przychodzić. Zwłaszcza, że wzrok miały taki dosyć zblazowany i nieprzewidywalny. Także w każdym momencie mogliśmy zostać przez nie ukąszeni.
Brawo! Brawo! Super, jesteśmy. Wszyscy żywi. Mojego kumpla kiedyś w Kambodży małpy pogryzły. W zasadzie jedna małpa pogryzła w podobnej sytuacji na jakichś schodach i musiał jechać do szpitala, żeby zastrzyk przeciwko wściekliźnie otrzymać. Ja bym nie chciał dzisiaj tego robić. Marta myślała, że ktoś tej małpie głowę odciął. A to jej dupa! Ja jestem szczęśliwy, wycieczka dobiegła końca, ponieważ miałem kontakt z jedynymi w Europie dziko żyjącymi małpami. Jakiś czas temu tutaj wojsko się opiekowało tymi małpami i mieli normalnie przydział pieniężny na to, żeby małpami się opiekować. Tak, jednostka miała w budżecie część na opiekę dla małp. Jeżeli małpa trafiła do szpitala wojskowego, to była traktowana tak samo jak marynarz. Tak mówi Wikipedia. Tak? A jak umierała, to salwej strzelania. Po wejściu na górę okazało się, że tych małpiszonów jest od zajebania. Były one absolutnie wszędzie. Ciekawostką jest fakt, że nie można ich tam karmić i jeśli ktoś złamie tą zasadę, to może zapłacić karę 2,5 tysiąca funtów. Z racji tego, że nikt z nas nie przewidział, że ta wycieczka będzie aż tak wymagająca, stwierdziliśmy, że wrócimy kolejką, gdyż tam wjeżdża kolejka w regularny sposób i nie było to opłacalne, gdyż za kolejkę musieliśmy zapłacić 15 funtów za osobę, czyli około 70 zł i zjeżdżaliśmy jakieś 5 minut. Więc było to straszne zdzierstwo, ale za to przekonaliśmy się, że im bliżej kolejki, tym małpy robią się bardziej bezczelne. Słuchajcie, małpy bez kitu atakowały każdego, kto miał na sobie plecach. Niestety nie udało mi się nagrać rodzynka tej wycieczki, a mianowicie tego, jak małpa zaatakowała Jarka i próbowała mu wyciągnąć paszporty. W ostatniej chwili się otrząsnął, bo ona już miała prawie paszporty w ręce. Co? Naprawdę. I po prostu w ostatniej chwili on już rzucił i ona już miała otworzony w ogóle plecak i grzybały i moje wkładki leżą teraz, ona się nimi bawi. Niemniej jednak udało mi się nagrać kilka ujęć, jak małpy atakują kogoś innego. No, dla przykładu ten gościu zrobił najgorsze, co mógł zrobić, czyli spanikował, zaczął się miotać na wszystkie strony i upuścił swój raczej drogi aparat, z tego co widziałem, na ziemię po prostu z takiej odległości. Ja jak nagrywam. Co najciekawsze, te małpy tak się wycwaniły, że siedziały po prostu po dwóch stronach kolejki. Jak tylko ta kolejka parkowała, to wbijały od razu do środka, gdyż ludzie tam mieli plecaki. Więc strażnicy próbowali jakoś je wykurzać, ale bezskutecznie, gdyż widać były, że te małpiszony są tak dobrze nauczone i są tak zwinne, że często im się udaje wyciągnąć coś z tych plecaków. Jakieś chipsy, jakaś małpa żarła, gdzieś tam widziałem, że inna małpa żarła jakieś frytki, czyli od czasu do czasu im się udaje. Dlatego na miejscu tej kolejki siedziały najbardziej zawzięte kreatury. Dodatkowo wieszały one się na lusterkach przyjeżdżających samochodów i wbijały do środka, a także próbowały okradać miejscowe skutery. Tak czy inaczej, małpy były naprawdę bardzo dużą ciekawostką. Są to jedyne dziko zamieszkujące małpy, jest tam około ich 300. No i są one jakby spuścizną kulturową Gibraltaru, więc raczej się tam o nie dba. I są nie lada atrakcją, które potrafią przysporzyć momentów na zasadzie: uuu, jaka piękna małpeczka! Albo złaś ze mnie, złaś! Kocia dupo, przepraszam, że cię do tego wykorzystałem. Uciekaj. Tego kota lubię. Kilka słów odnośnie samego miasta, które jest super klimatyczne. Jest to taka miniaturowa wersja Amsterdamu niemalże.
pełno klimatycznych małych kamieniczek. Straszne multikulti, gdyż widzieliśmy tam i synagogi, i meczety, i jakieś inne kościoły, wymieszane to wszystko, Hiszpanie z Anglikami, z Żydami, z muzułmanami, ale chyba nikomu to tam nie przeszkadzało i widać było, że bardzo dobrze jest zorganizowane to miejsce i jak na tak małe miasto miało nawet swoją komunikację miejską. Także bardzo, bardzo fajne miejsce, do którego naprawdę warto pojechać. Nawet myśleliśmy z Martą, czy by tam się nie przeprowadzić na jakiś jeden miesiąc, żeby tam pomieszkać, bo tam naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie. Klasycznie proszę Was o pozostawianie jakiegokolwiek komentarza, a także lajka, żeby algorytm pozycjonował ten filmik w lepszy sposób. Z mojej strony to na dzisiaj tyle i do następnego! Łop! Kurwa. No... Nie było to zbyt mądre.